Siemeneczko, po jestem Pepetem Gaming. Witam was na moim falosie. Gdzie będziemy sobie pasować słomy. Więc to. Lecimy bez innego przedłużenia. Ja sobie lekko objechałem, co nieco. Siadamy do kejsiorka. I dzisiaj sobie właśnie bierzemy sobie kejsia, a mi się będzie pasować. Z tego względu, że coś tam mi się porobiło z usem. A że teraz sezon, to nie ma czasu sobie tego ogarnąć. Więc sobie lecimy Kejsa, wzięliśmy tego mniejszego, bo dużym trochę by była przesada. Więc dobra, bierzemy jedynkę i dużejemy sobie na spokojnie tą prasą, 10 na godzinę. Myślę, że będzie w sam raz. Zdaje mi się, że tych belek powinno być dość sporo. Patrząc na połać, który tutaj posiadamy. To na pewno, czekajcie, ekran sobie zrobił tak i ustawił sobie trójkę. Mogę i czwórkę sobie zrobić, dobra. Wiecie, chcę postawić tak sobie te biegi, żebym już mógł sobie popełnić do przodu, do tyłu sobie i jeździć, nie żadnych tutaj problemów. Robiłem ogólnie 7 kolek już sobie między przed nagrywaniem. No powiem wam szczerze, suma zżyta jest wydajna. Naprawdę jest wydajna. Więc no, aby się cieszyć, suma będzie potrzeba do ścielenia na pewno bardzo, bardzo sporo. Czekajcie, bo coś mi się tu za mocno chyba stawiłem sobie chyba kalibrację kierownicy i teraz może być taki problem. Ale mowa, lecimy. Bo widzę na kierownicę, no że to już ta kierownica dość mocno sobie tutaj lata. No za chwilę, bo co ja sobie skalibruję i zaraz widzę. Dobra, wracam, zobaczymy, czy to teraz finalnie będzie wyglądało. Dobra, lecimy, bo naprawdę nie ma czasu z tego tyle roboty. Trzeba jeszcze się na kosy porobić. Na nowej działce oglądam sobie całe sianokosy. Więc jest ogrom roboty, którą trzeba zrobić. A więc no w tym odcinku na pewno te wspomniane sianokosy będą zrobione. I później po sianokosach rozlewanie gnojowicy pod żyto. I proszę państwa, no to pszenicę, pszenicę to proszę będziemy kosić. Chciałem, że pszenica będę miał do koszenia, niestety nie pszenica nie dojrzała, więc też jeszcze trzeba będzie na nią poczekać. Muszę trochę czekać z góry, kamerą musicie mi to wybaczyć, ale zbytnio mi tych kokosów nie widzę. Szczerze mówiąc, przy tym oświetleniu jak postawiłem. Więc no, mam nadzieję, że to będzie aż tak mocno przeszkadzało. Pod tym względem, tak, 10 tysięcy na koncie, chciałem zapłacić 1300 za lekkie modernizacje związane z naprawami. Jakiś tam pasek kombajnie strzelił napinacza chyba takie śpiewki tu tam sam wiadomo i 1300 poszło jak ręką odjął, że tak powiem, tak sobie wyrzucił, ale trzeba, znaczy trzeba dbać, żeby to jakoś chodziło. Więc tak ogólnie fajny sobie modzik dodałem, już wam mogę pokazać. Patrzcie, jak wam pokazać, że mam teraz. Nie będę sobie naprawiał w ten sposób, tylko będę sobie wzywał serwis. Więc powiem szczerze, być może to będzie zajebisty patent, żeby te maszyny się tak mocno szybko mi psuły. Zobaczymy finalnie, jak to będzie wyglądało po 50 godzinach, ale myślę, że mocno takiej sety nie będzie tutaj. Pod tym względem zobaczymy. Trochę chciałem się trochę bawić pod tym względem i modyfikacjami. No i tak. Szkiewanie to brać. Wiecie, już nie mam tak zbytnio czasu, żeby to naprawiać samemu, więc muszę się poświęcać i dawać pieniądze teraz na naprawy. Ale na szczęście mam te pieniądze, żeby to naprawiać, można powiedzieć. Wiecie, no można sobie to nie sobie naprawiać samemu, no ale jeśli jakieś grubsze sprawy, no to jednak trzeba lepiej wezwać mechanika, żeby ci jechał i mi to ogarnął za dolną właśnie kwotę. Pewna będzie sobie krzyknie, tak powiem. Teraz. To wcześniej jak sobie to przyjadę, to będę rozwani i będzie elegancko. No, nie wiem, czy będzie mi się ona uda ogarnąć na odcinku. Tak, to pszenica. I to przepraszam, pszenica. Żyto. Ogólnie się zastanawiam, czy nie będę sprzedała tej sumy. Ponieważ no myślę, że tak, z owsa i z pszenżyta oraz z pszenicy powinno mi chyba wystarczyć na cały rok słomy. Więc ta pszenica słoma z życia pójdzie na sprzedaż. Już tam parę ludzi się spodziewało,
pytało się, czy bym do niej nie chciał sprzedać, bo to widzieli, że sprzedawałem w tym roku już, słowem przed końcem, aż teraz gdzieś nie, na tym miesiącu bodajże, więc dzwonili, pytali się, czy bym nie chciał właśnie sprzedać. Nie kuźwa, no to w sumie, czemu nie? Znaczy parę gości to jeszcze wpadnie na nasz budżet, który no jednak jest troszeczkę okrojony, by nie było. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Chciałbym troszeczkę to pokombinować, żeby tak uśmiało więcej nogi, więc do tego też tak pasuje szybko. Wiadomo, gościu chciał pasówką, no i pasówki nie mogę najmować, tego nie będę, ale wiadomo, że jeśli sam pracuję, no to troszeczkę mogę sobie tutaj ceny manewrować ceną tych balotów, bo tak mocno tego nie odczuję. A na gościu miał dużo do myślenia właśnie odnośnie pasy pasowej, żeby właśnie tak typowo na jakieś zarobki, czy na właśnie pasowanie większej ilości słomy, no pasować pasówką. Ale to chyba jeszcze nie ten etap, nie te ciągniki, nie te maszyny. Żeby takie cudownianki u mnie na gospodarstwie zawitały. Dobra, teraz tak, sobie podniosę podbierak, ja sobie to zawinę miarę na miejscu, się uda, no i teraz opuszczamy, będziemy sobie tak chcę te winkę porobić, żeby mieć spokojną głowę na to, żeby no, nie musiał wylować. Dobra, cyk. I możemy sobie jechać dalej. No w kopanie. No, zobaczymy, najpierw naścielić, muszę bykom, muszę naścielić sobie jeszcze karową w szopie jednym jałówką, a więc tutaj jeszcze muszę zobaczyć, gdzie tej sumy pójdzie, no ale myślę, że tak gdyby na tej sumie powinno mi starczyć. Suma summarum, no bo tak, na pewno będę częściowo pasował w Polskę do paszowozu, to na pewno, no i na pewno, a jeszcze będę robił belki do ścielenia, więc zobaczymy. Na razie wyprzymy właśnie te powozy z wijką, z tego względu, że być może ta pogoda będzie dobra, może wytrzymać, może nie wytrzymać. Napisali, że wieczorem być może jakieś deszcze będą, a wolę nie ryzykować. Wiadomo, jeśli będzie to spasowane, to już tam może troszeczkę popadać. Krzywdy tutaj to już wtedy nie zrobi, to się mówi w tej słomie. A tak to wiecie, musiałbym trochę cudować, kombinować, pojść nie wiadomo jakie cuda. Teraz sobie na spokojnie będę wszystko ogarniał. Na luzaczku i będzie elegancko. No, i teraz można sobie powiem, spytać siebie, nie wiem, po co ja jeszcze ze szpilkami. Bo mieszałem to paszowóz. Jeszcze tego nie odpinałem, mówię, jadę już z tym, tymi szpilkami. Trzeba nie później to przypiąć, czy wjechać to pozwozić. Jest to bez sensu taka robota, tak to powiem. Więc moje szpilki niech sobie tutaj to przy ciągniku. Ogólnie teraz patrząc, tak sobie ostatnio tybiłem, jak sobie chodziłem po tym polu, patrzyłem też jak łubin rośnie, soja, i tak sobie zastanawiałem się nad tematem jednym, czy tak szczerze mówiąc nie zrobić tutaj, jakby to powiedzieć, nasypu, obecinać te drzewka wszystkie, wyczyszczać to i zrobić to jakiś taki większy, no po prostu przejazd na mezy, mimo wszystko, na czym nie jeździł asfaltem, to no powiedzmy przejeździł, nawet się tutaj tą drogą zrobił, albo nawet nasypał to i zrobił sobie jedno gigantyczne pole. Teraz zastanawiam się nad tym, żeby tak to właśnie zrobić, no i to powiem, że wtedy to by może było na potencjał na dość dobre plony, by takie duże pole, jedno wtedy by było, ale chyba jednak nie będę jeszcze, to nie jeszcze ten etap gospodarowania tego rozwoju. No to się ma chyba tak się. No właśnie nie, bo w życiu realnym tak nie ma co szaleć. W życiu realnym tak się nie robi. Jeszcze tak nie będę robił. No ale tą drogę jazdową może na skróty, jak to się mówi, żeby asfaltem nie jeździć, to może tutaj prędzej zrobię niż właśnie ten dosyp całkowity. No ja zobaczymy. Będę jak minił. Mówię, opcji jest wiele, możliwości jest wiele, czasu niewiele, ale a się nie chciało, to się będzie znaleźć gdzie i czas, żeby to ogarnąć. Więc zobaczymy. Około cimie to parę rzeczy tutaj, żeby zrobić. Nie, poza w ogóle osoby. Płaszka na 1800 robotów, to w zupełności tej pasy mu wystarczy. Więc wiecie,
Tak sobie siedzę, nie raz mi się kombinuje, bo że wiecie, tak sobie to po prostu jakoś miało ręce i nogi. Żeby też to fajnie się oglądało. No trochę pokombinować, na pewno tutaj też trzeba nasypać w niektóre miejsca trochę piachu. Czyli inaczej, terenu podrównać. Z tego względu, że nigdzie, gdzie niegdzie. Kuźwa, wysobić się nie mogę. Gdzie nigdzie jest brak takich niedosiebów. Bo siewnik już tymi kółkami nie latał. Nie mógł sięgnąć, więc nie dosiało gdzie niegdzie. Więc trzeba to będzie pokombinować. Z tym wszystkim, porównać wszystko. Więc trzeba to potworzyć, pokombinować, posudować. Żeby to miało jakoś więcej nogi. No powiem szczerze, że jest troszeczkę tego połacia do ogarnięcia. Nie wiem, to trzeba będzie wapno chyba jeszcze rozsypać, tego co widziałem. Więc no, nowy wydatek na wapno. Ale tutaj to zobaczymy, bo użycie. Być może tutaj byśmy, jeszcze to by pasowało w sumie rzepak dać. Szczerze mówiąc. Aż powiem, troszeczkę jestem zażony tym rzepakiem. Tonażowo, no ale no co zrobić, taki rok był. Zobaczymy, jak będzie przyszły. Ale na pewno gdzieś ten rzepak trzeba nie dać, bo chyba, że sobie tam po wsie i czy też jest opcją u mnie zrobić tam po wsie sobie rzepak. Jeszcze nie myślałem tak szczerze, że będzie wam to dać. Ten pasuje mi albo rzepak, albo dać soję. Pod soję, wiadomo, tutaj bym sobie wpadł z wapnem. Gdzieś w październiku, czy talerzował, czy tam nawet w sierpniu. Paść tu z wapnem, w październiku sobie nawieźć obwodnika, niech to sobie poleży, odleży, właśnie dojeść do wiosny, później do jowice, no i może by było wszystko dobrze, nie wiem, zobaczymy jak to sobie na nie wyjdzie. No ale na pewno to obwodnik wtedy pod Wubin będzie musiał być dany, żeby tutaj nie było. Nie było żadnych tutaj problemów. Nie wiem, po prostu dorosło, tak? Jednak na wywozie naturalnym to byłoby zajebiście dać. W większej ilości, żeby to chyba bardziej ekologiczna była. Właśnie ten ubin był ekologiczny. No zobaczymy. Będziemy kombinować. Na razie rzepaku, jeśli nawet byśmy nie mieli rzepaku, to by się nic nie stało, bo jednak tutaj musimy bardziej iść z burza, typu żyto, przeżyto. Szczerze na te dwa. Wziąłem taką większą ilość tego zboża było i też by to wielko wydało moim zdaniem. Ewentualnie może jeszcze pszenica i jęczmień. To by pasowało u mnie, chociaż to zobaczymy. Będziemy kombinować to na spokojnie, bo tak, jeszcze musimy to robić tak. Przeżyto, siąść. Musimy jeszcze ogarnąć sobie parę jeszcze pól. Łąki pokosić, jak wspomniałem. Soboty mamy pełno, czasu niewiele, ale jakoś tam się będzie to wszystko ogarniało. Pod tym względem trzeba jakoś tu kombinować, jakby nie było. A to fajnie moje by się. To ja się nie wiem, czy to nie, czekaj, czy to był rzepak ogólnie? W tamtym sezonie było co? Do końca chyba. Nie było w końcu. Chyba bliżej chałupy. To wiem, że nie przypomniało mi się. Dwa temu chyba tutaj. W tamtym roku był... Co tu było, proszę Państwa? Tak sobie teraz w głowie... Tą głowę zachodzę. Tutaj było i nie mogę sobie to przypomnieć. Nie zagroma. A chyba owiec? Nie, owiec też tu nie był. Nie pamiętam. Fajno, nie pamiętam co tu było, ale właśnie tak mówię, albo rzepak, albo bubin dać i to by było zajebiście też. Fajny plac tutaj. Zobaczymy. Wiadomo, raz ten plon się nie udał,
W tamtym roku był zajebisty plon, że pakło w tym roku jednak tak się nie wypaliło. A w tym zobaczymy, no jeśli teraz się nie wypalił tak rzepak jakbym chciał. No wiadomo, chciałem troszeczkę większy do nasz. Tak jedli w sumie też nie ma, no ale no ode mnie to wszystko zależne. Na włosy wszystko podawane. No i co z tego? Jednak pogoda wygrała z nami. Rolnikami, tak powiem. No to patrząc a to jeśli tak będzie, no szczerze, że PTT też już mnie nie zabawi dużo tutaj. Już nie zabawi tutaj, nie wiem, rzepaku z 10 ton, tak samo to by też potrzebowało 10 tysięcy litrów, przepraszam. Więc no już jest też 13 tysięcy. 13, 14, może pojawia do 15 tysięcy. A tu mnie w porywach. Więc chyba taki plac połać. No chyba. No zaryzykujemy. Teraz będzie zaraz paść, jeszcze wapną to rozsiać. Zamówić. Nie wiem, budkę jakąś chyba. Na pewno coś będzie trzeba wymyślić. Pod tym względem zobaczymy, co tu będzie trzeba potworzyć, no ale coś na pewno. Więc zobaczymy. Jak będzie tak wypadało licho. Rzepak, to raczej będzie kukurydza robiona, zamiast rzepaku będzie kukurydza na ziarno robiona, no i zobaczymy. Bo ja szczerze nie wiem, jak w tym roku rzepak kukurydza mi na ziarno odda. Bo no, w sumie nie mam kuźwa pola na ziarno, na kiszon, który mam tylko. To też sobie nie posprawdzam, no to zajebiście. Taki ryzyk fizyk będzie, trzeba zrobić. Ale nie ma co płakać. Będzie pokombinować sobie tak w głowie, idzie pozasiewać. To tyle w temacie. Tak to mogę ująć. Dobra, jak już teraz to powoli leci. No ile mam już ogólnie kulek zrobionych? 21. No sporo. 21 pelek zrobionych, w sumie 56. U nas na gospodarstwie. Więc nie ma tagieli. Więc naprawdę nie ma tagieli pod tym względem. I wrzucamy sobie teraz. Człowiekie polowo. Ale wrzucamy. Gzejemy, proszę państwa. Grzejemy. Myślę, że tą sumę akurat powinniśmy sobie spasować wszystko na odcinku. No i będą być elegancko. No trochę jest. Nie ma co. Jest troszeczkę tych belek. Nie wiem, czy będzie stuk robił. Czy jak. No zobaczymy. No tu troszeczkę jest możliwość. Wiecie, no zimę też by się przydało. Powiem tak. Na gospodarstwie zbytnio tak naprawdę miejsca nie mam. Coś jakąś alternatywę trzeba nie sobie gdzieś tu porobić pod względem placowym, właśnie na kiszonki i na wspomniane właśnie belki. Bo tak powiem szczerze, troszeczkę tego placu tracę jednakowoż na to, żeby te belki, czy właśnie tu powiedzę, sianą kiszonkę przechowywać. I tak sobie myślę teraz. Myślę, że takie stogi porobię. Tutaj tych belek pewnie też by widać. Wszystko zobaczymy. Finalnie. A to wszystko wyjdzie. No to fajnie dziś było tutaj postawić ten sztuk jakiś. Miał taki ładny. Ale wszystko zobaczymy. Wszystko zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No i ile zostało? Pola się pamięta. No ze 40 belek będziemy mieli wszystkiego, no to jest luksus. To jeśli belek z takiego pytałem, to mam 200 tysięcy litrów, tak? Życzę? 200 tysięcy litrów słomy. Mi nawet to powinno mi już tego wystarczyć. Średnio, na pewno. No średnio już na pewno wystarczy.
No jedziemy dalej. No jest trochę tego. Monotonna robota, bo to jest monotonna robota, no ale co zrobić? Trzeba też w końcu zrobić. To pewnie jakby to robić teraz 100 git, to pewnie trzeba robić chyba od waku. Jeśli faktycznie 100 git to robić, bo od waku może byśmy mieli to lepiej. Ogarniać ten temat? Nie wiem, bo tak zgaduję. Tak to powiem. Co my jakoś zakręcimy? Nie wiem, jakoś tak... Mam tak połowę, bo mam tak połowę te pole, no to tak trzeba pokrótno poświrować trochę tą kierownicą. Jakby nie było, tym case'em. Ale nie jest źle, przyzwyczaić się da. Dobra. Ja tu jest następny miast. Tutaj. Więc tak, no to teraz jeśli patrząc na to, że wymaga tutaj okna, ponieważ mimo niedużej ilości i po drugie nie wymaga całe pole, no wiadomo, że będę robił to już, będzie cało się gra, no to troszeczkę trzeba to będzie, nie wiem, z 12 ton, po 6 ton nawet tak gdzieś dać, powinno mi starczyć. No, podejrzewam, że w tym roku spróbuję rozsiewać sobie nie ECW, gramy tutaj, tylko pewnie będę sobie rozsiewał rzutnikiem. Sprawdzić, czy rzutnik da mi tą możliwość tego efektu takiego samego jak ECW. Jeśli tak, no to wiadomo, że jednak więcej napakuję sobie na rzutnik. To jest po jedno. Szerokość podejrzewam też no dość spore, no bo tam chyba jest 4 metry szerokości, tutaj bodajże 6-7 metrów, coś takiego. 6,5 metra dokładnie chyba rzutu, rzutnikiem. Te pół to tak lekko naciągane jest, a tak te szóstka na pewno jest szerokość, nie 2 metry. Na dwóch przejazdach mamy tyle co na ECW, 3 razy byśmy przejechali, więc zobaczymy. To będzie mi się bardziej kaliło. No, to jest kawałek pola. Więc tak byśmy, wiecie, sobie zapisywali sobie na gospodarstwie. No. No i wtedy tylko byśmy sobie dojeżdżali na żadnych problemów właśnie na gospodarstwo, tak? Rzutnikiem. Tak to wiecie, no ECW tutaj przeprowadzić. Trzeba będzie wtedy przywieźć wapno. Tutaj jest dość stromy zjazd. Nie wiadomo, czy by tu w ogóle wjechali. To wiadomo, jeszcze tam jest ten kawałek. Tego pola, o Jezu, kawałek tego pola, co mogliby tam jechać, no też może być tak, że będzie trochę grząsko. No i wiecie, no nie chciałbym rozrywać i ciągnika i rozrywać ciężarówki, więc przy domu mam dość prac spory przygotowany i tam mogłybym ewentualnie to łapnie zwalić, mogliby rzucić, no i tam by było jaka tak zwana stacja odsuwania. Właśnie do nowego wapna. No co, trzeba nie zadzwonić. Wreszcie 10 ton. To było 240. 240. 2400 zł. No. To nie byłoby takiej dalej. Plus powiedzmy te 500, no chyba 3000, 3000 będzie powiedzmy z przejazdem trzeba by dać na 9,5 tony wapna, tylko ciekawe czy by faktycznie by tego wapna tyle starczyło. No, trzeba nie zobaczyć, pomyśleć. No jeśli mi teraz by się mi nalewać pod rzepak, to już trzeba by to powoli też uprawiać, szczerze mówiąc. Żeby to jakoś miało więcej nogi, żeby wiecie, później na plusową straszkę nie biegać i nie ogarniać tego wszystkiego, to wtedy to się nie bije. Tylko i delikatnie mówiąc. Dobra, nie wiem, że dużo. Odcinka, bo to troszeczkę sensu nie będzie, więc dzisiejszy odcinek był ten tyle. Jeśli tak, jeśli nie będzie składał, to czekaj, w komentarzu, jakieś zauważenia, nie będzie do tego szybka. Na razie.